Dzisiaj dostaliśmy nowego robota Nao. Nie jest to w pełni bliźniak, chociaż jest to ten sam typ robota. Różni się od poprzednika tym, że ma mocniejszy procesor z serii Atom, ma więcej pamięci operacyjnej, może szybciej kroczyć oraz ma zabezpieczenie przed upadkiem w ten sposób, że chroni głowę w przypadku stracenia równowagi. Pierwszy raz publicznie go będzie można zobaczyć w dwóch miejscach. Jedno z nich to będzie Politechnika Dziecięca, a drugie to będą 23. Opolskie Dni Elektryki. Zgrał się.